twórczość Ryszarda Kapuścińskiego jest dla mnie ważna i bliska, może przez to, że często on opisywał jakieś takie niezwykłe wydarzenia w historii świata, upadanie imperiów, wojny, konflikty, poprzez dotarcie do zwykłego człowieka, prostego człowieka. Kapuściński opisuje właśnie bardzo ważne wydarzenia w historii świata w sposób prosty, zabawny, a jednocześnie przez to niezwykle przerażający. I jakoś tak trafnie oddaje grozę tego czasu, o którym pisze. Nie wiem, czy reporter do końca zawsze może być obiektywny. Myślę, że to jest trudny zawód, niezwykle trudny, i takie prawdziwe dziennikarstwo, rzetelne dziennikarstwo, kiedy dociera się do sedna sprawy i chciałoby się to jakoś obiektywnie opisać, tak żeby właśnie nie stanąć po niczyjej stronie. Myślę, że to jest z jednej strony imponujące i można zazdrościć odwagi ludziom, którzy podróżują w niebezpieczne miejsca po to, żeby relacjonować to dla reszty świata, a z drugiej strony myślę, że wielu z nas nie zamieniłoby się z tymi ludźmi na tygodnie, miesiące, czasami lata przebywania gdzie indziej. W dzisiejszych latach, kiedy jakby kontakt z każdym miejscem na świecie jest natychmiastowy, to jest jakieś takie, mam wrażenie, że poczucie, że ten bezpieczny świat jest niedaleko. Natomiast w czasach Kapuścińskiego, kiedy dysponowało się faksem albo listem i ten kontakt trwał, zanim ktokolwiek odpowiedział, trzeba było być cierpliwym. Wtedy czuło się ciężar i odpowiedzialność słów, które się przekazuje dalej.